Witajcie kochani, nazywam się Norbert Marczyński. Kochani, pośpiech, który dzisiaj wam towarzyszy. Prawdopodobnie byłeś w pracy. Zły jesteś na szefa, który na ciebie nawrzeszczał. Prawdopodobnie z kolegą albo z koleżanką, żeś się posprzeczał. Wiem wam szczerze, też tego dzisiaj doświadczałem. Na biegu. Zastanawiacie się, co my dzisiaj tutaj robimy. Głosimy dobrą nowinę. Głosimy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, który przyszedł do mojego życia. Dlatego dzisiaj tu jestem, aby wam o nim opowiedzieć. W wieku 5-6 lat zostałem zgwałcony przez moją mamę konkubenta. Nienawidziłem ludzi, nienawidziłem własnego życia. 16 lat więzienia. Dzisiaj jestem człowiekiem szczęścia, radości. Mam żonę, mam wspaniałego syna. Ten dobry Bóg, o którym wam mówię, wyprowadził mnie z całej nienawiści, z całego niechcenia, z całego odrzucenia. Wszystko to, co uważałem, że jest niczym. Wszystko to, co uważałem w swoim życiu, że się do niczego nie nadaje. Dzisiaj żyję. Żyję, mam się dobrze. Jestem tego świadectwem. Kochani, jakieś 4 lata temu, między innymi moje serce wysiadło. Prawa strona serca mojego przestała funkcjonować. Lekarze mnie chcieli położyć do szpitala. Nie wolno mi było jeździć samochodem. Jeżdżę samochodem. Nie leżałem w szpitalu. Nie biorę leków. Jestem zdrowy. Uczynił to Jezus. Uczynił to Jezus. Jezus może dzisiaj uczynić to samo tobie. Jeżeli chciałbyś tego doświadczyć, jeżeli jesteś chory, w jakikolwiek sposób podejdź do mnie. Pomodlę się o ciebie, a zostaniesz uzdrowiony.